Jezioro Aralskie jest jednym z, właściwie największym zbiornikiem wodnym i jednym z najważniejszych elementów hydrosystemu Azji Centralnej, podobnie jak jezioro Bałkasz w Kazachstanie. Jezioro Aralskie jeszcze w latach 60. miało powierzchnię 68 tysięcy km kwadratowych. 50 lat później było to nieco ponad 14 tysięcy i to już po odzyskaniu około 1000 km kwadratowych w wyniku rekultywacji i działań władz kazachskich. Problemem jeziora Aralskiego jest to, że dopływy Syrdarja-Mudarja są nieefektywnie wykorzystane. Wystarczy wspomnieć, że Turkmenistan na przykład, jeśli chodzi o zużycie wody per capita, jest na pierwszym miejscu na świecie. Pozostałe republiki, pozostałe cztery republiki plasują się w pierwszej dziesiątce pod względem największego zużycia wody na głowę mieszkańca. Kilkanaście razy więcej niż zużywa Chińczyk, czy czterokrotnie więcej niż zużywają Amerykanie. Wynika to po części z mentalności. Nigdy nie było tam problemu z wodą pitną, mówię, na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma, jak również nieefektywnym systemem zarządzania wodą, wodociągami, jak również bardzo nieefektywne rolnictwo. Nie oznacza to, że władze Kazachstanu nie zwróciły uwagi na to, co się dzieje z jeziorem i już w latach, na początku lat 90., więc niedługo po odzyskaniu niepodległości, rozpoczęły batalie o wsparcie ze strony Unii Europejskiej, ze strony Banku Światowego. I w 94. powstała tak zwana koncepcja działania wobec jeziora Aralskiego, która w założeniu miała poprawić stan jeziora, zatrzymać kurczenie się zasobów wody. To się częściowo udało, wspomniałem o tych 1000 km kwadratowych odzyskanych, ale chyba największym takim osiągnięciem władz kazachskich jest zbudowanie 13-kilometrowej tamy Kokorał, która dzieli jezioro Aralskie na część północną i południową, akumulując takie ilości wody, że około 16 tysięcy hektarów terenów rolnych dookoła jeziora Aralskiego ma zapewnioną wodę przez cały rok, czyli w okresie niedoboru tam uwalniane są te wody, które są skumulowane po tej stronie tamy, która jest zasilana bezpośrednio przez rzeki.